Cześć, witajcie, a to przed nami kolejna część gry z poprzedniego odcinka Dodonpachi. Gra ta powstała w 2002 roku, natomiast została wydana chyba przez firmę AMI, o ile dobrze wiem, firmę, która wcześniej była firmą Cave. Jeżeli się mylę, to mnie ewentualnie sprostujcie w komentarzach. Wrzucamy w takim razie trzy kredyciki. I rozpoczynamy rozgrywkę. Tu wybieramy sobie... No nie wiem. Niech będzie to. Nie wiem, ile mamy bomb, nie wiem, ile mamy żyć. Mówię od razu, bo jeszcze w to nie grałem. Ta rozgrywka jest pierwszą. Czy tu się coś zmienia od poprzedniej wersji? Właśnie się tak zastanawiam, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że niespecjalnie. Zasady są te same. Troszeczkę szybciej nam statek... A, jedna bomba jest tylko? Nie, czekajcie. Jedna bomba jest tylko, ale numer. Tam było 6 w poprzednim odcinku, a tu jest tylko jedna. No. Tam na dole literka B się świeciła w lewym dolnym rogu ekranu. I to była właśnie ta bomba. A tu jest niestety tylko jedna. No masakra. Nie wiem, czy ja tutaj daleko zdołam przejść. Nie wiem jeszcze, ile żyć jest. Jaki w tle, jaki zaśpiew, nie wiem, słyszycie. Jakieś pole siłowe mamy. O, po mnie. Pole siłowe mi się niewiele przyda. A nie, dwie bomby mamy. Dwa razy literka B jest. Chyba, że to, żeśmy gdzieś tą bombę zdobyli w trakcie rozgrywki. Wydawało mi się, że na początku była jedna, no ale może się mylę. Aha, czyli dokładnie to samo, co tam było. Też coś się zbliża dużego i nieprzychylnie do nas nastawionego. Tym razem takie coś. O. Dwie bomby żeśmy już, że tak powiem, wrzucili. No i udało się rozwalić. Dobrze. O. Nie wiem, gdzie się znajdujemy. Jakaś pustynia chyba? A, po pustyni, po mnie. Co? Już koniec? No nie! A gdzie kontynuacja? Ej, ej! Ja się tak nie bawię, no dobra. Cokolwiek, nieważne. O. To ja myślałem, że będzie kontynuacja. A tu nie ma kontynuacji, słuchajcie. No niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. No, wrzucałem tych żetonów. Aż 3. A tu nie ma kontynuacji. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No, ale może w ten sposób troszeczkę się bardziej będziemy przykładać do rozgrywki, słuchajcie. Trzy bomby, widzę, mamy. O, po mnie. Nie, 4 bomby mamy. Już zgłupiałem, nie wiem. Raz są 3, raz są 4. 5 bomb? Z każdym życiem chyba kolejna bomba jest, wiecie? O.
Koniec gry. I co? Dobra. Typ, weźmy sobie B. A to chyba nie ma znaczenia. No zobaczmy, jak to nam tym razem pójdzie. Tu mamy jedną bombę, patrzcie. Z każdym kolejnym życiem będzie chyba kolejna bomba. Coś mi się tak wydaje. No i po mnie już. Pierwsze życie to było. O, drugie życie. Dwa życia. Czekajcie, mamy wpis jakiś? Nie, nie mamy wpisu. Nie mamy wpisu, dobrze. Wrzućmy jeszcze w takim razie trzy żetony, bo i tak daleko chyba nie pogramy. Słuchajcie, coś mi się wydaje. Typ B. Tu spróbujmy coś zmienić. Może to niech będzie cudo. Trochę mało żyć jest, to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, no nie ma kontynuacji. A szkoda, bo gra jest fajna. I mogliby zrobić tą kontynuację tutaj. Niestety nie ma. O, nie zdążyłem wziąć. Co? Już koniec? No bez żartów. To ja dwa życia już tu straciłem? Nie, no nie rozumiem tego. Dobra, weźmy sobie może ten typ. I to. Taką kombinację. Oj. Oj. Nie, trzy życia są w takim razie. No. Może dojdziemy do tego czegoś. No, udało się nawet, słuchajcie. Szokrany boskie. No dobra,
to walczymy dalej w takim to układzie, skoro tak. Oj nie. Ale może wpis będzie? Nie ma wpisu. Ale jeszcze jest ostatni kredycik. Lecimy z kredycikiem ostatnim. No to niech będą domyślne wszystkie rzeczy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Kurczę, no fajna gra jest, powiem wam. Widać, że jest dopracowana i pod względem graficznym, i pod względem dźwiękowym. No szkoda tylko, że nie zrobili kontynuacji tutaj. No i tylko te trzy życia, trzy statki w zasadzie, no można powiedzieć. Aj, zepsułem. Bo gdyby było więcej statków i ewentualnie, no nie wiem, więcej bomb, tudzież możliwość kontynuowania, to myślę, żeby gra miała większą popularność i byłaby... No ludzie chętni po prostu by z tego korzystali, bo zawsze to jednak przyciąga, co jest za dalej na kolejnej planszy. No i zachęca to do wrzucenia tych modów, a tak w momencie, kiedy no skończymy, to nie ma możliwości kontynuowania i nikomu się nie chce od początku tak naprawdę przechodzić, chyba że ktoś to robi na zasadzie no e-sportu, nazwijmy to w ten sposób. Chociaż no w 2000 roku, czy tam w 2002 to nie było jeszcze chyba e-sportu, coś mi się wydaje. A... No niestety, zakończyliśmy rozgrywkę. Dobrze, dzięki w takim razie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć!